kochani, witajcie! Z tej strony wasza Adrianna. Kontynuujemy serię, w której chodzę do różnych miejsc i sprawdzam jakość ich usług. W poprzednim odcinku byłam u bardzo nisko ocenianego dermatologa, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście tego filmiku, to kliknijcie tutaj. Mówię w tamtym filmie także sporo o historii mojego trądziku, więc jeżeli chcecie się o tym dowiedzieć, to koniecznie zobaczcie ten film. A dziś wybieram się do naszej ulubionej perfumerii Sephora na koloryzację, depilację i ogólnie stylizację brwi. Ostatnio byłam u nich na zakupach, bo kupowałam kosmetyki do filmu. Patrzę i tam jakaś pani robi sobie brwi. Podchodzę do pani konsultantki i pytam się: wow, to wy robicie brwi? Tak, bez problemu, można się umówić, jeżeli pani chce. Jasne, że chcę. Tak więc dzisiaj tam idę i chcę zobaczyć, co zrobią z moimi brwiami. Tak więc, jeżeli ten film wam się spodoba, chcecie, żebym kontynuowała serię z chodzeniem, sprawdzaniem różnych miejsc, to proszę zostawcie kciuka w górę. Dla mnie to jest ogromna motywacja. Dla was sekunda, a dla mnie to bardzo dużo. A także kliknijcie subskrybuj, zamieńcie ten czerwony przycisk na szary. Nic nie ryzykujecie, najwyżej mnie unsubujecie, a może zdobędziecie fajny kanał do oglądania. Tak więc ruszamy! Okej, pierwsza sprawa, o której muszę powiedzieć, to to, że bardzo przepraszam was za to, co dzieje się pod moimi oczami. Moje oczy są teraz tak podrażnione i łzawią w sposób niekontrolowany. Ja tego po prostu nie mogę opanować, więc już założyłam okulary, żeby być może to jakoś zakryć. I jak widzicie, ja mam po prostu pod oczami jedno wielkie bagno. Serio, gdybym wiedziała, że tak będzie, to nie marnowałabym czasu na makijaż. I słuchajcie, jeżeli chodzi o brwi, które sobie będę chciała zażyczyć w Sephorze, to bardzo chciałabym, żeby stylistka w taki sposób wydepilowała i pomalowała mi brwi, żeby utworzyć efekt Fox Brows. W tym momencie jest to najpopularniejszy i najmodniejszy kształt brwi. Wszystkie gwiazdy na Instagramie serwują sobie właśnie taki kształt brwi. Jak widziałam, to również wszystkie panie w Sephorze mają w ten sposób swoje brwi umalowane, więc chcę tam pójść i poprosić właśnie o takie brwi, bo bez sensu będzie moim zdaniem, jak tam pójdę i zażyczę sobie klasyczne brwi, takie jak mam teraz, bo co jest w tym ciekawego, prawda? Ja chcę ekstremalnie przetestować tę usługę, więc zobaczymy jak będzie, zobaczymy też co stylista od brwi powie na ten temat. No ogólnie jestem bardzo ciekawa. No to będzie szaleństwo, mam nadzieję, że będę w tym wyglądała dobrze, bo jak nie, to będę musiała jakiś czas z takimi brwiami chodzić. No ale dobra, ja się zbieram, bo w moim mieście nie ma Sephory, jak wiecie, więc teraz muszę jechać do większego miasta. Tak więc biorę drewkę, zakładam płaszcz i jedziemy. Ja już jestem w aucie i powiem wam, że siedzę tak i zastanawiam się nad ogólnie brwiami, nad modą na różne kształty brwi i jest to zabawne, no bo powiedzielibyście, no brwi, nie ma nic bardziej nudnego, prawda, jakieś włoski na naszej twarzy, a moda na kształty brwi zmienia się non-stop i dzięki temu, że mamy makijaż albo henne, to możemy sobie w jakiś tam sposób zmienić swój naturalny kształt brwi i dostosować się do tego, co jest modne, jeżeli oczywiście nam się podoba, ale także dzięki temu, że mamy jakieś zabiegi plastyczne, zabiegi estetyczne, to możemy permanentnie albo na długo swój naturalny kształt brwi zmienić. I o ile ja absolutnie nie mam prawa mówić wam, co macie robić ze swoim ciałem, róbcie co chcecie, co wam się podoba i ja nie będę się tutaj wtrącać, to chciałabym zauważyć, że w latach 90. mieliśmy modę na bardzo cieniusieńkie, wyskubane brwi. Później, po kilkunastu latach mieliśmy modę na bardzo, bardzo grube, wielkie, ciemne, krzaczaste brwi. Każdy chciał takie brwi. Później brwi wyczesane do góry i teraz znowu do mody wracają cienkie brwi, jak w latach 90. To zmienia się non-stop i to tak w szalony sposób. Od cienkich brwi po grube brwi. I ludzie, którzy na przykład w latach 90. całkowicie pozbyli się swoich włosków, mogli później mieć takie ups, oj, moda poszła w zupełnie innym kierunku niż myślałam. Oczywiście wiecie, jak wam się podoba, jesteście przekonani, to róbcie, mi to w ogóle nie przeszkadza. Tylko mówię, że jeżeli ktoś nie jest przekonany i chce się dostosować do tego, co jest modne, to może lepiej makijażem i henną, bo bardzo prawdopodobne, że to zaraz znowu się zmieni. I o ile wcześniej moda na brwi zmieniała się co 5-10 lat, to teraz zmienia się co rok, bo wiecie, wszystko pędzi, wszystko idzie dużo szybciej. Tak więc ja raczej zostanę przy makijażu i przy hennie. Ale dobra, ja już kończę gadać i ruszam w drogę. Okej, dojechałam, muszę szybko biec, bo zaraz się spóźni, były straszne korki, ale udało się. Dobra, idę. Okej, ja już wyszłam z usługi stylizacji brwi w Sephorze. Jak widzicie, niewiele się zmieniło, jeżeli chodzi o moje brwi. Szczerze powiedziawszy, nie mam zbyt wielu pozytywnych rzeczy do powiedzenia, ale znajdę jakieś spokojne miejsce, dlatego że jest tu dzisiaj mnóstwo ludzi i bardzo głośno
głośno gra muzyka, tak więc znajdę dla siebie jakiś kącik i opowiem, jak było. Hej kochani, przyszłam do was na podsumowanie całego zabiegu. Niestety musiałam was wziąć do auta, dlatego że słuchajcie, jest tyle ludzi, jest piątek. Nie dałoby się tego na spokojnie nagrać. W każdej kawiarni było mnóstwo ludzi, więc nie chciałam przeszkadzać im, a także szczerze powiedziawszy, jak jest dużo ludzi, to ja też się trochę wstydzę nagrywać. Więc wiedziałam, że w takiej sytuacji gadałabym głupoty i nie powiedziałabym tego, co jest najważniejsze, więc wolałam już was zabrać do samochodu i siedzimy teraz na parkingu. I okej, podsumujmy sobie całą usługę stylizacji brwi w Sephorze. Jak już wam wcześniej mówiłam, nie jestem zadowolona. Jak na pewno widzicie, mam strasznie brudne okulary, ale nie o to mi chodzi. Jak na pewno widzicie, żadnej zmiany w brwiach nie ma. Mam dokładnie takie same brwi, jakie miałam na początku tego nagrania. Ale okej, zaczynając od początku. Przyszłam do Sephory tak właśnie idealnie 3 minuty przed czasem. Ja zawsze wolę być trochę wcześniej, żeby się rozejrzeć. I stanowisko, przy którym oni robią brwi, znajduje się przy szafie Benefitu, co w sumie ma sens, bo Benefit jest znany ze swoich kosmetyków do brwi. Czekałam jeszcze momencik, aż pani stylistka skończy robić brwi klientce, która była przede mną i w końcu przyszła moja kolej. Usiadłam na fotelu i pani pyta się mnie, co robimy. No ja mówię, no nie wiem, czy pani słyszała, teraz jest taka moda, modne są brwi Fox Brows i czy można w jakiś sposób pomalować albo wystylizować moje brwi, żeby właśnie tak wyglądały. Pani tak patrzy się na mnie, nie rozumiem. Ja mówię, no, że na pewno pani widziała, bo widzę, że tutaj wszystkie po prostu panie konsultantki stylizują sobie brwi właśnie w ten sposób. No, jest to teraz taki modny kształt brwi i chciałabym właśnie taki uzyskać. Oczywiście na tyle, ile się da i pani nadal mi mówi, że nie rozumie i czy mogłabym pokazać jej jakieś zdjęcie. Więc dobra, pokazuje pani jakieś inspiracje na telefonie i pani nadal mówi mi, że nie wie, o co chodzi. I naprawdę mi już było tutaj ciężko uwierzyć. Mówię, że no przecież mnóstwo klientek właśnie ma teraz tak wystylizowane brwi, konsultantki mają tak wystylizowane brwi. Ona mi mówi, że no ona nie kojarzy, dlatego że oni w Beneficie inaczej nazywają kształty brwi. I to trochę nie ma sensu dla mnie, dlatego że ja jako klient no nie mam przecież pojęcia, jak oni nazywają sobie kształty brwi w Beneficie. No i co, no to jak nie wiem, przyjdę do Benefita i powiem, że chcę kupić podkład, no to co mi powiedzą? My tutaj w Beneficie nie nazywamy tego podkładem, tylko eliksirem koloryzującym, więc ja nie wiem, o co pani chodzi. Wiecie, to nie jest tak, że ta pani była jakoś niemiła. Właściwie była bardzo miła, tylko nie starała się mnie zupełnie zrozumieć. Właśnie mówiła mi, że oni w Beneficie nazywają inaczej i że oni w Beneficie czegoś takiego nie robią. Okej, no stwierdziłam, że to nie ma sensu, jeżeli pani nie chce mi takich brwi zrobić albo po prostu nie wie, o co mi chodzi, no to nie będę jej zmuszała. Powiedziałam, że może zrobić takie brwi, jak po prostu uważa. No i pani powiedziała, że uważa, że trzeba iść według mojego naturalnego kształtu i tylko je przyciemnić. Jest to jakby spoko, no większość osób chce przyjść i zrobić sobie naturalne brwi, ale wydawało mi się, że jak idę do Sephory, prawda, no to oni będą podążali właśnie za trendem. Będą wiedzieli, co jest w modzie i jak powiem jakiś modny kształt brwi, no to nie będzie takiego, o co w ogóle pani chodzi, po co pani tutaj przyszła. A czułam się tam, jakbym dosłownie z innej planety się urwała. No nie wiem, no może się mylę, ale wydaje mi się, że Sephora akurat powinna podążać za trendami. Tak więc no tutaj minus, dlatego że pani nie zrobiła tego, co chciałam, tylko to, co ona uważała. I to wiecie, to też nie było tak, że pani mi powiedziała, nie no, to po prostu nie będzie pasowało do kształtu pani twarzy. Nie, tam pani się na mnie patrzyła jak na kosmitkę, jakbym poprosiła ją, żeby mi pomalowała jedną brew na żółto, a drugą na zielono. Kolejny minus tej usługi to cena. W tym momencie wyświetla wam się na ekranie cennik i ja za moje farbowanie rzęs henną zapłaciłam 55 zł i za farbowanie henną to jest bardzo dużo. I to nie była żadna specjalna henna, to nie była henna pudrowa, to była zwykła, klasyczna henna żelowa. I też ktoś może powiedzieć, nie no, zapłaciłaś tyle, dlatego że to są jakieś specjalne kosmetyki, tylko Sephora ma takie kosmetyki. Nie, patrzyłam się, jaką henną malowała mi pani brwi i to była ta sama henna, której używa się w innych salonach kosmetycznych. To nie była jakaś droższa, niewiarygodnie jaka, nie wiadomo gdzie dostępna henna, zwykła henna. Sprawdziłam też cennik innych salonów kosmetycznych i słuchajcie, salon kosmetyczny, do którego chodzę, który znajduje się od tamtego miejsca, naprawdę 200 metrów. To też jest salon kosmetyczny w Warszawie, w centrum Warszawy. Dobry salon. W tym salonie henna brwi kosztuje 39 zł, a henna brwi i regulacja to 49 zł. Dla porównania, w Sephorze farbowanie brwi kosztuje 55 zł, a farbowanie i regulacja 99. Czyli to jest naprawdę bardzo drogo. To jest dwa razy więcej niż salon, do którego chodzę, który jest naprawdę spoko miejscem. No tam za całą usługę biorą 50 zł, a tutaj stówa. 90
99 zł za henne i regulacje to naprawdę nie jest mało. Jak mówię, używają takich samych standardowych kosmetyków jak inne salony kosmetyczne, a także nie jest to do końca wygodna usługa, dlatego że no po prostu siedzicie na sklepie, nie w jakimś oddzielnym pokoiku, wszędzie przechodzą, wiadomo, klienci, gra głośna muzyka. Jest wam niewygodnie, to nie jest komfortowy zabieg, podczas którego odpoczywacie, relaksujecie się. To jest, wiecie, wszystko szybko, szybko, klienci, muzyka, ani nie macie lepszych kosmetyków w cenie, ani nie macie jakiegoś wyjątkowego komfortu, nikt wam nie proponuje kawki, herbatki, niczego. Idzie wszystko szybko, szybko. Tak więc powiedziałam moje największe minusy, ale oczywiście były również plusy. Plusem jest na pewno higiena, pani nosiła rękawiczki, dezynfekowała powierzchnię, więc tutaj nie mogę się przyczepić. Także z plusów dostałam, słuchajcie, dostałam miniaturkę żelu do brwi z Benefita, co jest spoko, bo ich żele do brwi są bardzo dobre, a bardzo drogie, więc miło. A także chciałabym zaznaczyć, że pani była uczciwa, absolutnie nie chciała mnie naciągnąć, bo oglądała moje brwi i powiedziała mi, że nie chcę tutaj udawać, że cokolwiek wyrywa, bo ja tak naprawdę nie mam żadnych odstających włosków, więc nie chcę mi tutaj udawać, wyrywać dwóch włosków, żebym zapłaciła 99 zł za usługę, a nie 55. Więc to było miłe i bardzo uczciwe, więc ja to naprawdę bardzo doceniam. No i także na plus muszę podkreślić, że brwi nie są za ciemne, nie są za jasne, kolor jest dobrany dobrze. Nie mogę absolutnie powiedzieć, że usługa została wykonana źle. Tak więc podsumowując, czy wrócę na stylizację brwi do Sephory, czy polecam? Raczej nie. Polecam tylko w jednym przypadku, jeżeli macie taką sytuację, że nie zależy wam na hajsie, chcecie zrobić sobie brwi szybko, jesteście akurat w centrum handlowym, no to możecie wpaść do Sephory. Jak macie taką wyjątkową sytuację, to czemu nie? Ja wierzę w wyszkolenie stylistów z Sephory, oni na pewno was nie skrzywdzą. Przy awaryjnej sytuacji okej, ale ja raczej co miesiąc nie będę do nich chodziła na brwi. Polecałabym raczej pójście do zwykłego salonu kosmetycznego, bo najprawdopodobniej zapłacicie mniej, stylistka w klasycznym salonie kosmetycznym zrobi wam te brwi tak samo, albo nawet lepiej. Zrobi wam je w spokojniejszej atmosferze, no i z tego co widziałam, to Sephora używa takiej samej henny jak inne salony kosmetyczne, więc tak naprawdę nie wiem po co miałabym tam chodzić, skoro jest drogo i właśnie głośno. No, jak widzicie, ja tę usługę dość mocno skrytykowałam, co nie jest normalne dla mnie, bo jeżeli oglądaliście moje poprzednie filmiki z serii, w której chodzę do różnych miejsc i sprawdzam ich usługi, to ja zazwyczaj jestem zadowolona, jestem pozytywnie nastawiona, ja nie mam jakichś nie wiadomo jakich wygórowanych oczekiwań, a tutaj mi się nie podobało i uważam, że po prostu Sephora nie oferuje nic dodatkowego, a oferuje wysoką cenę, więc tak naprawdę po co? Okej, ja już się nagadałam, powiedzcie mi, co wy sądzicie o tej usłudze, czy wybralibyście się na usługę stylizacji brwi do Sephory. Czekam na wasze komentarze, jeżeli film wam się podobał i chcecie, żebym kontynuowała tę serię, to zostawcie mi kciuka w górę, subskrypcję, a także obejrzyjcie poprzedni odcinek z tej serii, a ja już się z wami żegnam. Pa, pa, do zobaczenia i miłego dnia!